Paryżu, a jak Paryż, to wielka moda, a jak wielka moda, to Ewa Mingę. A jak Ewa Mingę, to oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj nas. Już jutro jej pokaz kolekcji od Kitir, a my zajrzymy za kulisy i zobaczymy, co tam się dzisiaj dzieje. Ewo, droga, okoliczności tego pokazu są wyjątkowe pod wieloma względami. To, że jesteśmy w Paryżu i w tak wyjątkowym hotelu, to jedno, ale to, że przy pracy, przy tej kolekcji pomagały ci twoje podopieczne, to drugie. Skąd ta koncepcja i dlaczego taki pomysł? Jak uwierzyć, że wygram z rakiem? No najlepiej spełnić jakieś swoje nierealne marzenie. No i wyobraź sobie teraz, że taka dziewczyna, a są tutaj dwie nawet nie z Zielonej Góry, a z takiej malutkiej miejscowości, spotyka Ewę Mingę. No i dostały zadanie dziewczyny prawie rok temu, bo we wrześniu. Dostały kilka metrów filcu, takiego cieniutkiego, i będziemy wycinały filcowe czarne motyle. Drogi panie, Ewa poza materiałami i możliwościami dała wam też swoje serce. Ja chciałam zapytać, jaką jest waszym zdaniem kobietą? Dla mnie jest przede wszystkim kobietą, z której można czerpać taką siłę, energię. Ewa, nie wiem, czy jest bogatą, czy niebogatą osobą, ale najbogatszą to ma duszę. Wnosi też w naszą fundację taki dla nas taką chęć do życia, tak? Świeży powiew taki i w ogóle samo przebywanie z nią to jest takim powietrzem. Ja dokładnie widzę, co Ewa robi codziennie z fundacji, pomaga tym ludziom, różne robi warsztaty. Wymierny skutek. Tak, jest absolutny skutek. I wiesz, nawet jak porozmawiasz z nimi, one, takie domy są potrzebne, bo wyciągasz tych ludzi z ich środowiska, kiedy tak naprawdę wiesz, jak jesteś chory, to często tak jest, że jesteś sam, zostawiony i tak naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić. I Ewa wyciąga tych ludzi i im pomaga. Na końcu naszej drogi pracy wspólnej, każdego roku fundacji, musi się pojawić jakiś nieprawdopodobny finał. Ja w którymś momencie powiedziałam: dziewczyny, jesteście tak dobre, że mam dla was niespodziankę. Przygotowujecie mi motyle do paryskiej kolekcji od Kitir. Cisza. Szał. Wpierw cisza, a potem: ale co ty do nas mówisz, ale my nie damy rady. A taka, która jest tu ze mną, Ela, wstała: jak to nie damy rady? Ela jest królową, absolutnie. Ela jest królową, jak to nie damy rady? Damy radę. No i myślę, że one dzisiaj wiedzą, że niemożliwe jest możliwe. Gdyby nie fundacja, gdyby nie Ewa Mingę, ja nie wiem, gdzie ja bym teraz była. Pewnie bym w kącie gdzieś płakała. O, ja chora, ja zmęczona, ja taka. A po prostu jest Ewa Mingę, a Ela Miśkiew jest w Paryżu. Ja myślę, że ty wyniosłaś tym pokazem w ogóle sztukę pokazów mody na nowy poziom, bo to nie był tylko pokaz mody, to nie były tylko modelki, które pokazują ubrania, tam były historie, które chodziły po tym wybiegu dzisiaj. Ja strasznie kocham ten końcowy efekt. To jest tak, że artysta, malarz maluje obraz i on gdzieś zawiśnie ten obraz na ścianie i on jest szczęśliwy. To, że ktoś to, komuś się to podobało, ktoś to kupił. Udało mi się wejść na bardzo wiele rynków międzynarodowych i w związku z tym, że ta moja marka znajduje odbiorców tak szeroko, ja sobie mogę czasami pozwolić na zrobienie takiego, o właśnie, przedstawienia jak dzisiaj. I've waited for such a long time to see Eva's show and it was just like paradise. It's so nice to see, you know, a designer taking something that is very normal, that is very typical to the Egyptian woman and making it into something very couture. I had a funny feeling that I did not see the gypsy woman on the side of the road where she normally is, and I saw her on the runway, and it was nice to offer, you know, such lovely visibility, you know, to a community which people look down upon, which I think is unfortunate. Zaczynamy mieć dość tej takiej mody na jedną modłę. Myślę, że ta kolekcja, ona jest osadzona przecież w pewnych realiach. Tam są rzeczy, które jakby zawsze do których wracamy, bo jest to boho, które siłą rzeczy wszyscy kochamy, ono to sezon się gdzieś tam pojawia. Ale ja sobie pomyślałam, że jak już zaszaleję, jak już zrobię miks, jak już pójdę po prostu po całości, to wszyscy odbiorą to jako dobre przedstawienie, dobre widowisko. Więc ja cały rok ciężko pracuję po to, żeby zrobić sobie takie święto mody.